Tym razem w barażach mierzyli się z Garbarnią Kraków. Pierwsze starcie było niezwykle zacięte i zakończyło się wygraną drużyny ze stolicy Małopolski 3-2. W rewanżu losy awansu rozstrzygnęły się w samej końcówce, kiedy bramkę dla Zielonych z rzutu karnego zdobył Łukasz Białożyt. Warta wróciła do drugiej ligi. Mecz ten odbił się szerokim echem w kraju ze względu na zachowanie męża Izabeli, Jakuba Pyżalskiego, który stojąc blisko linii bocznej obrażał graczy Garbarni. Coś nie pasuje tu na pogonie. Staruszku, staruszku.